witam wszystkich na spotkaniu tutaj kolejnym z rzędu w ramach spotkań tutaj naszego Gniazda Rodzimej Wiary, Stowarzyszenia Niklot i pozostałych organizacji, w których działamy. Tematem spotkania jest polityka wschodnia opozycji w czasach PRL-u. Temat o tyle ciekawy, że praktycznie z tego przynajmniej co ja się orientuję jako politolog, który swego czasu kończył studia, zajmował się tym. Generalnie jest on znany tylko cały ten temat polityki wschodniej, czy opozycji w czasach PRL jest skojarzony jakby z jednym środowiskiem. Mam tu na myśli środowisko Jerzego Giedroycza, środowisko kultury. Temat, który został odświeżony niejako przez tych ludzi, którzy współcześnie się bardzo spopularyzowaną, szeroko pojętą geopolityką zajmują. Oni ten na podstawie korespondencji między rzeczonym Giedroyciem a Mieroszewskim, który mieszkał w Londynie, na podstawie tej ich korespondencji jakby odtworzyli całą tą zawartość, tę koncepcję tej polityki wschodniej. Oczywiście to oni tam szerzej dyskutowali, ogólnie o polityce Polski, no ale wiadomo, najbardziej tymi sprawami takimi, poza może tym postulatem pojednania z Niemcami, zgody na zjednoczenie w przyszłości, które miało miejsce, głównym tym źródłem kontrowersji były te sprawy odnośnie właśnie wschodu, nie? Czyli stosunku do niepodległości Ukrainy, stosunku do tych tak zwanych ziem odebranych, czy tych ziem utraconych, całej tej 1/3 przedwojennego naszego terytorium, które utraciliśmy w wyniku rozstrzygnięć tych jałtańskich. No i poza tym praktycznie w tej przestrzeni publicznej, poza jakimś wąskim gronem specjalistów, no nie ma wiedzy na ten temat, więc bardzo, bardzo nam miło, że to akurat u nas tutaj doktor Tomasz Szczepański, nasz znajomy, będzie taki miły i wygłosi tutaj na ten temat małą prelekcję, jak to wyglądało, no powiedzmy tak, na miejscu tutaj. No bo wiadomo, że kultura, środowisko Giedroycza to było środowisko, że tak powiem, migracyjne, londyńskie, jeżeli weźmiemy Mieroszewskiego, no to londyńsko-paryskie, podparyskie, tak, że tak powiem. Natomiast tutaj będziemy słuchać na temat tego, co się w kraju działo, jakie tutaj koncepcje powstawały, jak to wszystko wybrzmiewało. Może jak będzie trochę czasu, to jeszcze jakaś dyskusja się wywiąże. Także zapraszam tutaj kolegę do rozpoczęcia prelekcji. Witam Państwa serdecznie. Więc tak jak powiedział tutaj Świerczysław, tutaj polityka wschodnia opozycji w PRL jest moim tematem w latach 1976-89. Skąd takie ramy czasowe? 1976 rok to jest powstanie opozycji trwałej i jawnej. KOR, KROPCIO, Ruch Obrony Praw Człowieka Obywatela, później Konfederacja Polski Niepodległej, Ruch Młodej Polski. Te struktury, które zaistniały i trwały już przez cały omawiany okres do końca PRL-u, a nawet jeżeli ulegały rozpadowi lub pewnym przepoczwarzeniu, to trwały jako nurty ideowe. To jest moment, który odróżnia poprzedni etap PRL-u od tego, co było po roku 1976, ponieważ małe grupy opozycyjne, także po rozbiciu podziemia niepodległościowego i po rozbiciu PSL-u, czyli po rozbiciu podziemia zbrojnego i po rozbiciu legalnej opozycji, to małe grupy opozycyjne powstawały zawsze w PRL-u. Tylko że na ogół były to po pierwsze grupy tajne, co drastycznie ograniczało ich zasięg. Po drugie bardzo szybko rozbijane przez policję polityczną, czyli od 1956 roku Służby Bezpieczeństwa PRL.
Natomiast po roku 1976 opozycja jest już zjawiskiem trwałym. Najpierw jako jednak organizacja w charakterze kadrowym, niewielkim, później już jako elementy ruchu masowego po powstaniu NSZZ Solidarność. To jest dlatego rok 1976 to jest początek tych ram czasowych. No, 1989 to jest faktyczny i formalny koniec Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, faktyczny poprzez transformację związaną z umowami Okrągłego Stołu i wyborami czerwcowymi 1989, no i formalny, bo też w 1989 roku, jak zapewne Państwo pamiętacie, Sejm jeszcze kontraktowy zlikwidował nazwę PRL i przywrócił tradycyjną nazwę państwa polskiego, czyli Rzeczpospolitą Polską. Baza źródłowa, czyli skąd historyk wie to, co wie. Bazą źródłową są przede wszystkim teksty programowe. I teksty programowe one mają charakter jawny, dostępny, ponieważ każda grupa, która jakieś tam swoje założenia ideowe prezentowała, starała się je prezentować jak najszerzej. Bazą źródłową jest również prasa podziemna. Tu oczywiście każdy historyk zajmujący się tym ryzykuje, że on nie wyczerpał całości kwerendy, ponieważ tych tytułów było bardzo dużo. Jak Państwo sięgniecie do katalogu prasy i druków drugiego obiegu wydanego przez ośrodek Karta, to tam tych samych tytułów jest około 3000, tak? A prawdopodobnie nie są to wszystkie skatalogowane. Niemniej prasa podziemna jest na tyle, można powiedzieć, dostępnym źródłem, że ona pozwala również wychwycić tutaj poglądy na dany temat. W mniejszym stopniu także wspomnienia, relacje, listy. Tutaj akurat przytoczył mój przedmówca taką kategorię źródeł jak korespondencja. W tym wypadku ma ona trochę mniejsze znaczenie, jakkolwiek wielu spośród czołowych działaczy opozycyjnych pozostawiło swoje wspomnienia dostępne w formie druku. To jest, jeżeli chodzi o bazę źródłową. Teraz mówiąc o opozycji, co mamy na myśli? No więc mamy na myśli oczywiście ludzi, którzy kwestionowali podstawy polityczne systemu, tak? Bo w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli tej sile rządzącej, też istniały jakieś grupy, frakcje i przypominam, że pierwszy sekretarz Gomułka po tym, jak frakcja stalinowska go tam pozbawiła najpierw znaczenia, to w pewnym momencie został uwięziony, tak? Ale czy to znaczy, że należy go w tym samym momencie liczyć do opozycji antysystemowej? Nie, prawda? To był tylko spór wewnątrz, powiedzmy sobie, tej rodziny. Opozycją jest to, co kwestionuje podstawy polityczne systemu PRL. I trzeba ją tutaj jakoś podzielić, ponieważ mamy zróżnicowanie, które najlepiej wprowadzić wpierw taką kategorię jak podział opozycji na związkową po 1980 roku, przede wszystkim oczywiście związkowa, czyli bazująca na strukturach przede wszystkim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, ale także to, co się nazywa Solidarnością Chłopską, w jakimś stopniu także NZS, który jest przecież niezależne zrzeszenie studentów, które nie jest organizacją jednolitą ideowo, tylko jest rodzajem stowarzyszenia broniącego interesów grupowych studentów, czyli student nie jest zawodem, ale można tak to powiedzieć, że jest z grupą interesów, tak? Takich zawodowych studentów troszeczkę. NSZZ-li oczywiście, tak? NSZZ. Rolników indywidualnych, Solidarność, tak? To jest opozycja związkowa i opozycja polityczna, czyli grupy, które od początku bądź w toku swojej ewolucji są grupami nie zajmującymi się problematyką związkową, ale stricte polityczną. I tutaj da się wyróżnić odbudowujące się tradycyjne polskie nurty polityczne. I to już właściwie od 1976 roku. Jakie te nurty
chciałbym Państwu, a to jest, dlatego ten podział jest ważny, że odbudowa tradycyjnych nurtów politycznych to oznacza także odbudowę tradycyjnego myślenia geopolitycznego. Ponieważ z danym nurtem, z tradycją danego nurtu politycznego wiąże się jakoś również wizja miejsca Polski w świecie. Miejsca Polski w świecie, tego kto jest sojusznikiem, kto jest wrogiem, czyli według Karla Schmidta ten podstawowy, można powiedzieć, podział oddzielający to, co polityczne od tego, co niepolityczne. I tymi tradycyjnymi nurtami tu przede wszystkim chciałbym się zająć, ponieważ pamiętajmy, że jeżeli mówimy o opozycji związkowej, to niezależny samorządny Związek Zawodowy Solidarność miał charakter trochę pospolitego ruszenia. Z jednej strony był tylko związkiem zawodowym, kiedy tam była masa ludzi, która zajmowała się problematyką stricte związkową, ale też miał charakter pospolitego ruszenia sprzeciwu wobec komunizmu, sprzeciwu wobec zależności, sprzeciwu wobec narzuconego nam systemu. Ale jak jest pospolite ruszenie, to są w pospolitym ruszeniu wszyscy. W niezależnym samorządnym związku zawodowym byli zarówno endecy, jak i trockiści. A między nimi cały, ja celowo podałem dwie skrajności. Całe spektrum. Między nimi było całe spektrum. No to jest oczywiste, że taka organizacja nie mogła mieć jednolitego poglądu na problematykę geopolityczną, tak? I w gruncie rzeczy nie miała. Dlatego szukając, mówiąc o wizjach polityki wschodniej opozycyjnych, mówimy o przede wszystkim tych nurtach politycznych i teraz spójrzmy, jakie to były nurty. No więc przede wszystkim mówimy tutaj, jeżeli już żeśmy zaczęli od tych endeków, to w małym stopniu mieliśmy do czynienia także z nurtem neoendeckim i tutaj takim istotniejszym jego tutaj przykładem jest Ruch Młodej Polski kierowany przez Aleksandra Hala, postać no, jakoś tam rozpoznawalną myślę, który w latach 80. występuje jako polityka polska. Polityka polska, pismo nie masowe, raczej elitarne, poważne, ale powiedzmy sobie dość ideotwórcze. Drugą taką strukturą istniejącą po dziś dzień, natomiast jest to jedyna struktura, która pod niezmienioną nazwą istnieje po dziś dzień, jakkolwiek w charakterze chyba jakimś takim szczątkowym, jest to wszystkim Państwu znane Narodowe Odrodzenie Polski, tak? Które przypominam, powstaje formalnie w 1983 roku. Tak? Znaczy tam jakieś prace te tam przygotowawcze trwają 81, ale de facto to jest rok 1983, tak? No, jest strukturą istniejącą do dzisiaj. Mamy też środowisko, które jest środowiskiem niesformalizowanym, skupionym wokół Pisma Nowe Horyzonty oraz skupionym wokół takiej parafii w Warszawie, która się nazywa Kościół przy ulicy Zagórnej, dlatego czasami się używa, nawet w literaturze naukowej, czasami używa się, czy publicystycznej, nazwisko środowisko Zagórnej, ale tutaj lepiej używać Nowe Horyzonty, bo jak szukacie w archiwach, to wiecie czego szukać. Tak, Nowe Horyzonty. Kontynuujące tradycyjnie taki giertychowski nurt endecji. No i oczywiście najdłużej z nich istniejąca grupa niezależna grupa polityczna Mariusz Urban Gdańsk z oddziałami tutaj. Tutaj należy liczyć również krótkotrwały Komitet Samoobrony Polskiej, skupiający się jednak na takich hasłach metapolitycznych. Komitet Samoobrony Polskiej był organizatorem takiej wielkiej zbiórki na podpisów na rzecz zakazu przerywania ciąży. Zebrali, przypominam, w warunkach państwa policyjnego przed sierpniem 80, kiedy to no, poziom strachu był wyższy, trzeba jasno powiedzieć. No, zebrali 12 tysięcy podpisów, czyli więcej niż tyle spotyka się w literaturze, tak? To więcej niż pod wieloma petycjami Komitetu Obrony Robotników, tak, dysponującego przecież
większymi możliwościami. To jest ten nurt neoendecki, powiedzmy. Nurt konserwatywno-liberalny. Jakoś tak tutaj. Konserwatywno-liberalny. Tutaj poza nieśmiertelnym oczywiście Korwinem Mikke, już wtedy działającym, należy wymienić środowisko liberałów gdańskich z przeglądem politycznym. Liberałowie gdańscy, przegląd polityczny, a przede wszystkim dlatego z uwagi na to, że w pewnym sensie to środowisko nadal istnieje, no bo Donald Tusk jest przecież czynny w życiu politycznym, jak dzisiaj wszyscy wiemy. I hasła, które głosił wtedy na ramach przeglądu politycznego, w gruncie rzeczy no, są kontynuowane. Hasło polskość, a nienormalność padło właśnie na łamach przeglądu polityka, właśnie tam. Wygłosiło jedno środowisko w ten sposób. Trzynastka, Mirosław Zielski. Oczywiście nazwisk, które można tutaj wymienić, byłoby więcej dobre. Otwartą kwestią jest to, co nazywa się czasami środowiskiem KOR-u. Ja bym wyodrębnił tutaj pojęcie nurtu demoliberalnego, inaczej lewicy laickiej. Lewica laicka, demoliberałowie, KOR. Dlaczego? Była to grupa bardzo wpływowa w strukturach Solidarności, ale nie występująca jakby pod własnym sztandarem. To znaczy, KOR formalnie rozwiązuje się w 1981 roku. Jego działacze jako doradcy opanowują bardzo istotne struktury, przede wszystkim w regionie Mazowsze, czyli znowu w znaczącym regionie, wywierają mocny wpływ na kilku robotniczych liderów. Tutaj trzeba wymienić Bujaka, Frasyniuka, no dzisiaj znajdującego się pod wpływem przecież środowiska demoliberalnego, starają się jakoś wywrzeć wpływ na Lecha Wałęsę, który tu jest postacią przecież kluczową i który jest niezależny od różnych wpływów, ale tutaj takie próby były. Kto z Państwa jest ciekaw szczegółów smakowitych, chociażby proszę się zajrzeć do Michnikowszczyzny Adama Rafała Sienkiewicza. Natomiast nie występują pod własnym szyldem. W 1981 roku, jeszcze przed stanem wojennym, Kuroń, niewątpliwie jeden z liderów tego środowiska, no bo Karola Michnika, Bronisława Geremka, miał taki pomysł, że tworzymy kluby Rzeczpospolitej Samorządnej Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość i one będą grupowały zwolenników lewicy laickiej radnej. Po wyjściu z internowania Kuroń nie wraca do tej koncepcji. Te środowiska funkcjonują nieformalnie. Ich organem takim jest głównym jest Tygodnik Mazowsze, który to Tygodnik Mazowsze jest prekursorem Gazety Wyborczej. Notabene w momencie, kiedy powstaje Gazeta Wyborcza, Tygodnik Mazowsze się likwiduje, a jego współpracownicy wchodzą do Gazety Wyborczej. Dlatego trzeba tutaj Tygodnik Mazowsze wymienić, jedno z najważniejszych pism podziemia solidarnościowego w latach 1982-89, tak? 1982-89. No i tutaj dochodzimy do nurtu, jak idziemy od takiej prawicy nominalnej do lewicy, do nurtu niepodległościowego. Nurt niepodległościowy to jest przede wszystkim Konfederacja Polski Niepodległej. Zabrakło mi tablicy. No ściągnę. Nurt niepodległościowy. Ale także to jest Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Także to jest grupa, z którą współpracował późniejszy premier Olszewski. Po rozmowie w KPN-ie odejściu Szeremietiewa, to jest także KPN, ale inny, Polska Partia Niepodległościowa Szeremietiewa. Szeremietiew. Bo KPN to jest oczywiście tutaj Moczulski. Kilka mniejszych grup. Na uwagę zasługuje LDPN, Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość, mimo swojego charakteru będącego mniej liberalną, bardziej niepodległościową, która bardzo dużo na to
wschodu Sisała. O nich jeszcze za chwilę. Mamy w opozycji nurt socjalistyczny. Jawnie socjalistyczny, można powiedzieć, odwołując się od tradycji socjalizmu niepodległościowego. I tutaj takim najistotniejszym przedstawicielem tego nurtu jest odtworzona w 1987 roku w podziemiu Polska Partia Socjalistyczna, później podlegająca różnym rozłamom i w końcu zanikowi. Mamy też coś, co będzie pewną nowością, to znaczy przed wojną praktycznie no, nie mieliśmy w minimalnym stopniu, tylko mieliśmy grupę o charakterze stricte lewackim, znaczy odwołujące się do lewicy skrajnej, wiecie, na lewo od, powiedzmy sobie od marksizmu, tak? Tutaj mówię o anarchistach, mówię tutaj o trockistach, to się w Polsce pojawiło i w wypadku tej grupki trockistowskiej to one były powiedzmy tak marginalne, że można je może trochę wziąć w nawias, natomiast bardziej w pewnym momencie w Gdańsku na przykład zaistniało środowisko odwołujące się do anarchizmu, to był ruch społeczeństwa alternatywnego, RSA, który się na temat wschodu bardzo mocno wypowiadał, tutaj to jest powiedzmy ruch lewacki będzie, tak? Lewacy. Oraz, drodzy Państwo, jak sklasyfikować pacyfistyczny ruch wolność i pokój? Niezależnie od ewolucji poszczególnych jego członków, przypomnijmy, że paru wybitnych działaczy ruchu Wolność i Pokój, jak tylko była trzecia RP, zasiliło, czyli organizacji tam antymilitarystycznej, takiej skrajnie liberalnej, anarchizującej. Paradoksalnie Bogdan Klik został ministrem obrony. Tak, ale to jest troszkę inny przypadek. Przypomnę, że Piotr Niemczyk, jeden z czołowych działaczy WIP-u na terenie Warszawy, został funkcjonariuszem Urzędu Ochrony Państwa, czyli Policji Politycznej. Czy nieżyjący już Konstanty Miodowicz. Także pytanie, na ile powiedzmy te hasła WIP-u były przynajmniej dla niektórych ludzi sposobem nawiązania kontaktu z środowiskami zachodnimi, które mogły wesprzeć, także wesprzeć finansowo, a które to kanały nie byłyby kontrolowane przez no, struktury związkowe, kontrolowane z kolei przez no, środowisko Kurowania Michnika Geremka, to ja tego nie wiem, bo to jest kwestia zapytania o, powiedzmy, szczerość poglądów ludzi na danym etapie, tak? No to jest bardzo, bardzo trudne przecież, ale tu można się zastanowić, na ile te hasła były tam do końca rzeczywiste, ale wydaje się jednak, że przynajmniej dla części uczestników WIP-u, WIP nie był organizacją, więc dlatego się używa formuły uczestnik WIP-u, tak? Uczestnik konkretnego działania, tak? Bo nie wydawał legitymacji członkowskich, powiedzmy sobie, tak jak usiłowała to robić KPN w swoim czasie, prawda? Czy coś takiego, tak? Czy tam deklaracji jakichś takich formalnych rzeczy. I to jednak WIP należy zakwalifikować jako organizację lewacką. To jest tutaj mocno będę tego bronił, to można powiedzieć tak. Dobrze, i to mniej więcej są te nurty. Wracamy teraz tak, co który mówił o wschodzie. Więc tak jak mówiłem, charakter struktur związkowych ograniczał zainteresowanie problematyką międzynarodową, w tym problematyką wschodnią. Pomijam już oczywiście to, że takie zainteresowanie budziło też sprzeciw nawet i działaczy związkowych, którzy uważali, że jest to wykroczenie poza pewną sferę, na którą nie należy wkraczać. Także dopóki my się spieramy, nie wiem, z partią, prawda, tutaj o różne sprawy, czy stricte pracownicze, czy szersze dotyczące na przykład, nie wiem, wolności przekonań, prawda, no, tam kwestia chociażby taka, że dopiero strajki 80 roku wywalczyły w kraju, w którym no, jednak te 80-90% ludzi było katolikami, wywalczyłem szef radio, tak, wcześniej tego nie było, tak. Takie rzeczy to są rzeczy, powiedzmy sobie, do rozmowy tu wewnątrz kraju. Natomiast sięganie do tematów, które mogą interesować Związek Sowiecki, jest już wykroczeniem poza pewną granicę, której przekraczać nie należy. I to takie zdanie też można było spotkać. Więc, ale tak jak mówiłem, również charakter sam pospolitego ruszenia, jaki była Solidarność, no ograniczał tutaj wypowiedzi oficjalne, tak? Mamy dwie takie wypowiedzi. Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, to jest rok 1981, posłanie wydane przez
pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów Solidarności, które było posłaniem krótkim, powszechnie znanym i w gruncie rzeczy reakcja zarówno czynnika zewnętrznego, jak i komunistów w Polsce, reakcja bardzo nerwowa, prawdopodobnie wiązała się tylko z faktem, że Związek dotknął tematyki międzynarodowej, czyli tematyki zastrzeżonej dla partii, zastrzeżonej dla władzy. To posłanie przez niektórych notabene działaczy Solidarności traktowane jako błąd z racji swojej, powiedzmy, lapidarności. Nie wydaje mi się, żeby, zwłaszcza jak się dzisiaj je czyta, było czymś szczególnie rewolucyjnym. Natomiast sam fakt, to, że Związek wypowiedział się o możliwości tutaj kontaktu i że widzi nadzieję, że również sąsiednie narody będą miały własne związki zawodowe, czyli sam fakt wypowiedział się o czymś, co jest kwestią już poza polityką krajową, to oczywiście wzbudziło oburzenie. Innym dość takim ciekawym, a może mniej znanym dokumentem jest karta 1984, to jest list Komisji Zakładowej z NSZZ Solidarność ze Stoczni Gdańskiej, czyli jakby z kolebki związku, prawda? Struktura Komisji Zakładowej jest to taka struktura niska, tak? Podstawowa. No, przypomnę struktury: Komisja Zakładowa, Region, tak? I potem Komisja Krajowa, tak? W wypadku podziemia, no, Tajna Komisja Krajowa, TKK, tak? Natomiast to była jednak kolebka i tutaj list, który mówił, że znaczy stał trochę na takim stanowisku, to jest taki dość emocjonalnie napisany, ale stojący na takim stanowisku, że Rosja jest kontynuacją związku, znaczy Związek Sowiecki jest kontynuacją imperializmu rosyjskiego. Tutaj sytuował w tę grupę, w tradycji, no, jakby to powiedzieć, neopiłsudczykowskiej w jakimś stopniu, tak? Niemniej pamiętajmy, że były to pojedyncze wypowiedzi. W wypadku działaczy chłopskich to w ogóle mieliśmy szereg różnych wypowiedzi, które nie tworzyły jakiejś wspólnej całości. Wydaje się, że ci działacze chłopskich podziemnych, oczywiście tutaj mówię, tak? Że ci działacze w gruncie rzeczy wyrażali własne przekonania i nie była to żadna przemyślana linia. Osobną kwestią jest Solidarność Walcząca, ponieważ najpierw powstaje pytanie, czy Solidarność Walczącą traktujemy jako ruch związkowy, czy traktujemy jako niepodległościową partię polityczną. Początkowo Solidarność Walcząca, która formalnie wyodrębnia się w Ciebie do Wrocławia w 1982 roku, są dane, które wskazują, że ci ludzie początkowo traktowali się jako najbardziej radykalne skrzydło związku. Oni są związkiem, tylko mającą inną metodę walki. Jednakże już w drugiej połowie lat 80. z uwagi na fakt, że mamy odrębne członkostwo, a członek Solidarności Walczącej składał przysięgę Solidarności Walczącej, mamy też sprecyzowany program polityczny, tu optowałbym za tym, że Solidarność Walcząca w drugiej połowie lat 80. staje się po prostu niepodległościową partią polityczną. Krótko. Nie jest już, wiecie, organem związku, podziemnego związku, to skrzydłem, frakcją. Nie, jest już czymś oddzielnym. I jeżeli rozpatrujemy ją tak, to oczywiście zostanie omówiona w momencie, kiedy będę mówił o stosunku nurtu niepodległościowego do wschodu. Ale zanim przejdziemy do omawiania konkretnych relacji, konkretnych nurtów, to chciałem odnieść się do zagadnienia, które jest trochę, można powiedzieć, osobnym. Mianowicie
do zagadnienia, jak traktować Rosję i Rosjan i Związek Sowiecki. Bo jest podstawowe pytanie. I to jest pytanie, które jest nie tylko w nauce polskiej. Czy Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich jest kontynuacją Rosji Carskiej, w sensie nie tylko geopolitycznym, że no jest w tym samym miejscu na mapie, mniej więcej w tym samym, ale w znaczeniu cywilizacyjnym, historycznym, cywilizacyjnym, kulturowym. Czy to jest coś zupełnie innego? I wielkie nazwiska, nie tylko polskie, znają dwie różne odpowiedzi. Szkoła idąca, powiedzmy, od Jana Kucharzewskiego, przypomina autora Oddziału Czerwonego Sercatu, mówi jednoznacznie. Związek Sowiecki jest kontynuacją carskiej Rosji. Po prostu. Nie było zerwania. 1917 rok oznaczał zerwanie, w sensie może politycznym, tak? Ideologicznym, ale nie cywilizacyjnym. I co na to argumenty? W skali, powiedzmy sobie, no inaczej, w nauce anglojęzycznej, powiedzmy tutaj w skali światowej, no takim kontynuatorem Jana Kucharzewskiego jest Richard Pipes. Trzy takie fundamentalne prace Richarda Pipesa są przetłumaczone na język polski. Ja myślę, że tutaj część z Państwa no, je czytała, więc ja tylko tutaj przypominam. Druga wielka odpowiedź, i też za tą odpowiedzią stoją wielkie nazwiska, jest odwrotna. Rosja była podbita przez marksistów i nastąpiło zerwanie, i to, co jest wyłącznie efektem narzucenia Rosji komunizmu, który pasożytuje na tej Rosji, tak? A Rosja jest największą ofiarą komunizmu. To tak, największym poza może Chinami jeszcze, ale to już zostawmy Chiny na bok, tak? Mówimy tutaj o Rosji. I jeżeli szukacie Państwa na gruncie polskim, no to przecież Józef Mackiewicz. Józef Mackiewicz, który takie przecież zdanie formułował, i to formułował nie wyłącznie w publicystyce, formułował także w swoich utworach literatury pięknej, no, Konka Józefa Mackiewicza. To z Państwa nie czytał, wszystkim polecam. Przecież tam macie Państwo coś takiego. Oczywiście to jest literacka forma, tak? Ale też głosił on to samo w publicystyce. Jeżeli mówimy, no, jeśli chodzi o samych Rosjan, to przecież z Mackiewiczem zgodził się tutaj Sołżenicy, którego przecież dzieło jest obroną właśnie takiej tezy, że tutaj Rosja została przez komunistów skrzywdzona, sama jako taka z komunizmem wspólnego nic nie ma. I teraz tak, te dwa stanowiska znajdują też w polskiej debacie omawianego okresu, przypominam, 1976-89, też swoje przedstawicielstwo. Więc na pytanie, czy ZSRR był Rosją, to ważni przedstawiciele obozu, nazwijmy to tak mówiąc, demoliberalnego, uważali, że nie. Jeżeli weźmiemy związanego z tym środowiskiem specjalistę od Rosji Andrzeja Drawicza, później po transformacji szefa radiokomitetu, to bardzo mocno bronił on tezę o odrębności Rosji od komunizmu, tego, że komunizm jest czymś obcym dla kultury rosyjskiej. Podziemny tom szkiców Andrzeja Drawicza poświęcony kulturze rosyjskiej, wydany w drugim obiegu, nosił bardzo charakterystyczny tytuł. Jeszcze Rosja nie zginęła. To tytułem ilustracji. Paradoksalnie, bardzo podobne zdanie wygłaszali neoendecy, dla których Rosja była czymś odrębnym od komunizmu. Sojusz z Rosją był, to o tym będę mówił, był jednym z takich istotnych rzeczy, i pisząc o Związku Sowieckim pisali generalnie tak naprawdę o Rosji.
ale Rosji właśnie tej, można powiedzieć, no, niekomunistycznej, tak? Że Rosja wyjdzie z komunizmu, jakby powróci do swojej tej prawdziwej rosyjskiej natury. Jeden z przedstawicieli z kolei, bo bardzo podobne myślenie jest również, gdy mówimy o środowisku tym konserwatywno-liberalnym, taki prominentny przedstawiciel Mirosław Dzielski uważał, że projekt uwłaszczenia nomenklatury zrealizowany w PRL zaciekawi nomenklaturę w Związku Sowieckim i w ten sposób ta nomenklatura wyprowadzi te swoje kraje, w których rządzi, z komunizmu i to jest nie tylko argument za tym, żeby jakby popierać uwłaszczenie nomenklatury, ale też wierzę w to, że wychodzenie z komunizmu, jeżeli my będziemy z komunizmu wychodzić, to również kulturowo na tą Rosję oddziałamy. Pamiętajmy, że dla środowiska liberałów istotniejsze było wprowadzenie reform wolnorynkowych niż niepodległość, więc wizja, że polska nomenklatura będzie wprowadzać reformy wolnorynkowe, ta rosyjska nomenklatura będzie wprowadzać reformy wolnorynkowe, była dla nich kusząca. Dzielski napisał taki mały tekst publicystyczny, list do porucznika Borewicza. Jak zachować władzę w PRL? Porucznik Borewicz to bohater znanego serialu kryminalnego. I to jest ten pozytywny przykład nomenklatury dla Dzielskiego. Nie wierzy w żadne ideologie, prawda, kocha życie we wszystkich jego, powiedzmy sobie, przejawach. W związku z czym trzeba mu zaproponować. Pan się uwłaszczy, panie Borewicz, prawda, to będzie dobre, powiedzmy, dla kraju, bo będzie tutaj wolnorynkowa gospodarka kwitła, a pana koledzy z Sowietów będą pana naśladować i nadal będziemy współpracować, można powiedzieć. Tak już bardzo streszczając, to jest taka wizja. Przeczytajcie sobie państwo kiedyś ten list do porucznika Borewicza. Więc jak zachować władzę w PRL, list do porucznika Borewicza. Na okładce tej podziemnej jest Romański, Tadeusz Romański, to jest pseudonim Mirosława Dzielskiego. Z kolei, czyli tutaj dla tych środowisk Rosja mogła być sojusznikiem. Z kolei, jeżeli już mówimy o stosunku do Rosji tym pozytywnym, to dla neoendeków Rosja była partnerem jeszcze z dwóch powodów. Pierwszy powód to oczywiście Niemcy. No, znajdujemy się na ziemiach odzyskanych, no to chyba rozumiemy to bez słów, prawda? Rosja dla części przynajmniej neoendeków miała być gwarancją tego, że Polska zachowa ziemię zachodnie, tak? Że będzie tutaj obroną przed rewizjonizmem niemieckim. Przy czym część z tych neoendeków uważała wprost, że nawet jeśli by Związek Sowiecki nie przekształcił się do końca już w Rosję, to i tak trzeba być proradzieckim. Niezależna grupa polityczna, bo o niej mówię, NGP, deklarowała się w swojej publicystyce jako niekomunistyczna orientacja proradziecka. Zwróćcie państwo uwagę, nie prorosyjska, tak jak reszta endecji. Gierdychowcy z Nowych Horyzontów, prawda? Nie, niekomunistyczna orientacja proradziecka. To też nie był przypadek. Nopowcy też się tak określali? Nopowcy nie, aczkolwiek jeżeli sięgnąć się do ich publicystyki, to oczywiście stali na stanowisku prorosyjskim. Palestyńscy. Tylko się byli na tyle może inteligentni, młodsi, czuli lepiej klimat swojego pokolenia, że nie deklarowali tego expressis verbis. Mariusz Urban, lider tego, można powiedzieć, zideologizowanym fanatykiem, a to sprawia też, że tacy ludzie są szersi. On pewne rzeczy mówił wprost, szczerze i jasno, prawda? Znaczenie tych środowisk było bardzo małe, no bo pamiętajmy, że jeżeli ktoś w Polsce wówczas deklarował się w ten sposób, no to czy jako polska orientacja prorosyjska, promoskiewska, proradziecka, a nie był komunistą jeszcze dodatkowo, no to przy świadomości tego, że podstawowym naszym problemem jest zależność od Moskwy ze wszystkimi jej konsekwencjami, to padało proste pytanie, czy to jest wariat, czy agent.
W wypadku, można powiedzieć, niezależnej grupy politycznej, to raczej może bliżej tej pierwszej, w sensie politycznym, prawda, tej pierwszej definicji oni spełniali. Na tyle, na ile, a w końcu nie tylko ja ich badałem, to agenturą nie byli, w żadnym razie. Kiedyś Cęckiewiczowi zadałem pytanie o niezależną grupę polityczną Urbana i on też w końcu w tych papierach siedział i Kalinowski więcej przecież niż ja. I on też był zdania, że oni to tak szczerze. Oni naprawdę tak mieli. Tak to już upraszając. A dlaczego tak mieli? Szanowni Państwo, tu trzeba powiedzieć jedną rzecz. Wyrazicielem stanowiska promoskiewskiego, takim archetypicznym, to jest Jędrzej Giertych. Działacz jeszcze migracyjnej endecji, później żołnierz, niewola, potem zostaje w Londynie i tworzy, jakby to powiedzieć, własny nurt w ramach endecji, który charakteryzuje się taką tezą między innymi, że Polska powinna być trwale zależna od Rosji. I że to nie jest rzecz, którą trzeba akceptować, bo można powiedzieć, że no, trzeba akceptować, bo na ławie stoją czołgi, tak, i my nic nie polecimy, tak? Ale nie. Giertych uważał, że tak jest lepiej. A dlaczego uważał, że tak jest lepiej? Ano uważał jego uczniowie z paru powodów. Ten powód gospodarczy, o którym mówiłem, który był ważny dla liberałów, że wiecie, że jak się zrobi na przemiany gospodarcze, to się otworzą te mityczne rynki wschodnie, to dla niego miał mniejsze znaczenie. Tak naprawdę powody były dość oczywiste. Pierwsze to była kwestia ziemi zachodnie. No, jasno trzeba powiedzieć, że do 1970 roku Niemcy te prawdziwe, to znaczy Niemiecka Republika Federalna, przecież nikt poważnie NRD nie traktował, prawda? No, umówmy się. To one przecież kwestionowały polską granicę zachodnią w sposób oficjalny, jawny, tak? No więc tutaj jakiś argument do pewnego momentu Giertych miał oczywiście i to jest ten pierwszy argument. Drugi argument to jest kwestia żydowska. Dla Jędrzeja Giertycha, jego uczniów, no, Związek Sowiecki był tym po stalinizmie, tak? No bo nie mówię o tym wczesnym okresie, gdy Lenin i powiedzmy jego otoczenie, no tam miał procent osób pochodzenia żydowskiego, przecież jak wiadomo bardzo duży. Ale już powiedzmy po stalinizmie Rosja jest wolna od wpływów lobby żydowskiego, natomiast no, Zachód nie, czy już nie mówię, opozycja polska, która była przed nich traktowana jako sterowana przez Żydów, oni, którzy tych Żydów to widzieli, dosłownie wszędzie, tak, dokładnie to. I w tym momencie, jeżeli będziemy poddani Moskwie, to oczywiście będziemy wolni od Żydów. Tak już bardzo, bardzo mocno streszczając. Drodzy Państwo, w ten sposób pisał nie tylko Jędrzej Giertych. Jest trochę taki zapomniany publicysta, właśnie grupy związanej z Nowymi Horyzontami, Janusz Leonard Majewski. I Janusz Leonard Majewski napisał taką książkę, która się nazywa List, to jest list do Piotra Wierzyńskiego, Myśli przerażonego Polaka. Myśli przerażonego Polaka to jest oczywiście analogia nie tyle do myśli nowoczesnego Polaka, ale też do takiego zapomnianego też obecnie pamfletu Piotra Wierzbickiego, późniejszego pierwszego redaktora Gazety Polskiej, tej legalnej już, Myśli staroświeckiego Polaka. Wierzbicki to wydał, krytykował lewicę rejską, mówiąc najogólniej, w tych myślach staroświeckiego Polaka i dlatego do niego Majewski pisał list w formie książki. Niewiele, mniej więcej tych wymiarów książki. Liczącej grubo ponad 100 stron, będącej listem pełnej, można powiedzieć, dygresji, wątków osobistych, wspomnień. Ale wyłania się tam jednoznaczna myśl i kilka jednoznacznych myśli, że polska podmiotowość polityczna to Jędrzej Giertych, że sojusz z Moskwą jest niezbędny, że chroni oczywiście przed lobby żydowskim. I co jest też szalenie istotne, Majewski dostrzegał coś, czemu niektórzy endecy przeczyli. To znaczy, on wiedział, w przeciwieństwie do niektórych naiwnych endeków, on wiedział to, że istnieje naród ukraiński, białoruski i litewski. I że nie zostały zsowietyzowane, zrusyfikowane i tak dalej. W związku z czym
uważał, że ponieważ one są zagrożeniem dla Polski, gdyż jako, że zależą od Moskwy, no to mogą przyjąć pomoc niemiecką, w tym samym momencie Niemcy ostrzegają jakby tutaj Polskę, to gwarancją przetrwania Polski jest to, żeby Rosja panowała nad Wilnem, Mińskiem, Kijowem. I to explicite expressis verbis pisze. Kiedy w latach perestrojki zaczęła się, można powiedzieć, zaczęły się ruchy narodowe w krajach bałtyckich najpierw, gdzie tamtejsze te ruchy na rzecz perestrojki najbardziej, najszybciej nabrały charakteru narodowo-wyzwoleńczego. Na łamach Nowych Horyzontów jeden z autorów zaczął się zastanawiać, jak polska opozycja może pomóc Gorbaczowowi utrzymać kraje bałtyckie. Ja nie będę tego komentował, ale to naprawdę zostało napisane. Mam numer tego pisma z, że tak powiem, z takim właśnie tekstem. Czyli tutaj jest to jedno stanowisko, że Związek Sowiecki jest Rosją, że w wypadku konserwatystów i endeków jest naszym sojusznikiem, bo to wiemy już dlaczego. A dlaczego w wypadku demoliberałów? No tam ci ludzie liczyli, oczywiście Drawicz nie był żadnym endekiem, prawda? Ani Tygodnik Mazowsze, to już mówiłem. Ale chodzi o to, że ci ludzie z kolei liczyli prawdopodobnie na pozytywną ewolucję, wiecie, ewolucję Rosji w stronę demokracji, tak najogólniej, tak? Pamiętajcie Państwo, że z kolei demoliberalizm charakteryzuje się tym, że wiarą w to, że idee oświeceniowe są ideami powszechnymi, tak? Deklaracja praw człowieka i obywatela jest powszechna, to znaczy powszechna, uniwersalna, także pasuje do wszystkich. Więc za tym idzie przekonanie, że no Rosję można zdemokratyzować, prawda, bo to jest kwestia tylko czasu i nie wiem, tam włożonych wysiłków na rzecz demokratyzowania i brak myślenia w kategoriach no, odrębności cywilizacyjnej, tak, że są powiedzmy takie klocki, do których deklaracja praw człowieka obywatela po prostu nie pasuje. No tak, ale jak nie pasuje, no to nie jest uniwersalna, a jak nie jest uniwersalna, no to światopogląd demoliberalny zakładający uniwersalizm oświecenia, no to w tym momencie jest kwestionowane, prawda? Więc tutaj... Ta sama aksjologia co u marksistów generalnie. Tak, tak, ale to już jest inny temat, a zresztą Nietzsche, Evola i paru innych autorów napisało o tym więcej i lepiej niż ja byłbym w stanie tutaj powiedzieć, więc ja mówić nie będę akurat na temat tego wątku, który Świerczysław poruszył. I teraz tak, to już omówiliśmy sobie trzy nurty, które charakteryzowały się widzeniem w Rosji pewnej tutaj nadziei, tak? Z różnych, jak mówię, z różnych wywodzące te nadzieje pomysłów, tak? No, endecki, konserwatywno-liberalny i ta lewica rolnicka licząca na demokratyzację Rosji. Natomiast kto widział Rosję jako wróg? Po pierwsze, masie pism podziemnych, które my, że tak powiem, tworzymy, to nawet tam one są skupione na problematyce, widzimy, czytamy, tak, to one są skupione na problematyce krajowej. Ale jeżeli jest obraz ZSRR, to ten obraz jest po prostu całkowicie negatywny. Niezależnie od tego, już nie mówię, że tu mamy do czynienia z pismem Konfederacji Polski Niepodległej czy Solidarności Walczącej, gdzie tam to jest jakby dość oczywiste. O tym za chwilę. Ale mówię o takich pismach, wiecie, stricte związkowych, których przecież było bardzo dużo. Cytując współczesnego badacza, cechom systemu radzieckiego, imperializmowi i zapóźnieniu przypisuje się ponadto swoistą filozofię polityczną. Opiera się ona na skrajnym cynizmie i instrumentalności w działaniu politycznym. Wszystko w nim podporządkowane jest interesowi imperium i lub elity państwa. Nie respektuje się żadnych zobowiązań, ustaleń, umów politycznych, choćby były one wcześniej gwarantowane przez radzieckie ośrodki rządzące. Polityka władz radzieckich to sfera siły i przemocy, podstępu i zdrady. Koniec cytatu. I to jest cytat współczesnego badacza Grażyny Gęsickiej z artykułu dotyczącego obrazu ZSRR w czasopismach podziemnych. I to był obraz pewnej przeciętnej. On uzupełniany był o jeszcze jedną rzecz, mianowicie dużą część produkcji podziemnej, tu nie mówię już o pismach, mówię też o książkach i broszurach, to była literatura historyczna. Wśród nich bardzo dużo mamy do czynienia z literaturą dotyczącą czy stosunków polsko-sowieckich, czy na przykład wspomnień. Tego wydano naprawdę sporo.
Szanowni Państwo, przepis, w którym ja wyliczam kilkadziesiąt pozycji, to liczy tyle. Ja tego nie będę odczytywał, bo to chyba sensu nie ma. Ale co chcę powiedzieć? Obraz czy żołnierza Armii Krajowej walczących na Kresach, zarówno tam szczebla szeregowego, powiedzmy sobie, czy szczebla, nie wiem, dowódcy okręgu, wspomnienia prawdziwca Szaskiego, dowódczyzna walce na przykład, prawda? Czy szczebla, no akurat nie Armii Krajowej tutaj, tylko Armii Polskiej w Związku Sowieckim Andersa, bo przecież bez ostatniego rozdziału było też wydane w podziemiu. No ten obraz jest jednoznaczny, prawda? Wspomina zesłańców, wspomina łagierników, czy zesłańców, którzy byli zesłani za działalność polityczną, czy za działalność wojskową stricte, tam Armia Krajowa, czy Narodowe Siły Zbrojne, czy te zwykli zesłańcy, którzy winą było tylko to, że byli rodzinami już wcześniej represjonowanych, no to ten obraz, powiedzmy sobie, rysuje się jednoznacznie, a takich rzeczy było bardzo dużo. Dość charakterystyczna jest kariera, ja podejrzewam, że wszystkim Państwu znane jest nazwisko Sergiusz Pesecki. Jednym z dzieł autora Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy był satyryczny utwór Zapiski oficera Armii Czerwonej. To widzę, że one są tutaj znane, ale ja przypomnę, że są to fikcyjne zapiski żołnierza Armii Czerwonej, który przyszedł jako żołnierz armii okupacyjnej w 1939 roku na Kresy Polskie. W 1941 jest... ukrywa się po klęsce armii sowieckiej i ukrywa się u polskiej rodziny, którą to rodzinę denuncjuje w roku 1944, kiedy przychodzi z powrotem Armia Czerwona i NKWD za ukrywanie dezertera z Armii Czerwonej, czyli jego. Jest to satyra przedstawiająca prymitywizm, fanatyzm, ograniczenia umysłowe ludzi sowieckich. Wydaje się, że ta satyra, no, będąca satyrą oczywiście, jest przecież bardzo, bardzo, bardzo prawdziwa. Ale co jest tutaj dla nas istotne, gdy mówimy o wizji Sowietów, masa czytelników, powiedzmy, no tak. 7 podziemnych wydań w omawianym okresie. W latach 1976-89 było 7 podziemnych wydań. Przypominam, że każde wydanie druku podziemnego łączyło się z ryzykiem. Na każde trzeba było zebrać jakieś możliwości, jakieś środki, nawet jeśli była to farba robiona z pasty BHP i pasty do butów czarnej. I to też trzeba było jednak sprzedać. A Kochanka, ile było wtedy? Wielkiej Niedźwiedzicy? Nie powiem. Musiałbym sprawdzić, ale to jakby mniej dotyczy tematu, prawda? No bo on się dzieje przecież w latach 20. więc... No ale też więc... o sobie... Też, ale... Bardziej, że był film nakręcony. No tak, ale to... Komuniści film nakręcili, w którym fabuła była całkiem zmieniona. Nic o sobie robić. To już jest nieco inne zagadnienie. W każdym razie to pokazuje, jaki obraz Rosji i Związku Sowieckiego przeważał. Niekoniecznie wśród autorów i liderów podziemia, ale na pewno wśród czytelników i zwolenników, wśród podstawowej, można powiedzieć, tej bazy, która kupowała i czytała polskie druki podziemne w tym czasie. No i teraz przechodzimy do już politycznych struktur, które widzą tutaj Rosję jako wroga. Część opozycji oczywiście ta, która uważa, że wyzwolenie Polski musi być związane z wyzwoleniem narodów z ZSRR i utworzeniem państw narodowych. No bo jeśli imperializm rosyjski jest wrogiem, no to oczywiście trzeba szukać sojusznika. Kto jest sojusznikiem? Dla, powiedzmy, demoliberałów tym sojusznikiem mogą być demokraci rosyjscy głównie, tak? No ale tych demokratów rosyjskich, jak wiemy, jest jak kot napłakał. A i bardzo często jak postulować tych demokratów rosyjskich, to wychodzą z nich przekonania nie do końca, nazwijmy to tak, które by demoliberałowie chcieli uznać za demokratyczne. A to już jest jakby inna rzecz. W związku z czym podstawowym sojusznikiem są narody z Związku Sowieckiego, które znajdują się w sytuacji zniewolenia i które domniemujemy, że, bo mówię domniemujemy, ponieważ informacji na ten temat przecież no, było bardzo mało, domniemujemy, że one chcą się wyzwolić. I one są przede wszystkim tutaj naszymi sojusznikami. I gdy mówimy o nur,
nurtach, które to tak stawiają sprawę, bo przede wszystkim mówimy o urcie niepodległościowym, Konfederacja Polski Niepodległej i wszystkie te nurty kontynuujące, no w jakimś czy takim mniejszym czy większym stopniu być marszałka Piłsudskiego o potrzebie tworzenia w Europie Środkowej siły, która zrównoważy nacisk rosyjski z jednej strony, nacisk niemiecki z drugiej strony, tak? Także Solidarność Walcząca głosi bardzo podobną ideę, jakkolwiek Solidarność Walcząca mocno akcentuje też potrzebę współpracy z Rosjanami nie bolszewickimi, wiecie, nie komunistycznymi. I zresztą nie tylko to jakby głosiła, ale także tam nawiązała kontakt z emigracyjnymi, także ośrodkami rosyjskimi. Mamy do czynienia albo z wariantem takim, że głosi się postulat Międzymorza i współpracy już politycznej, tutaj w wypadku Konfederacji Polski Niepodległej przede wszystkim, albo mamy do czynienia po prostu z poparciem tych ruchów, ponieważ są one czynnikiem rozwalającym Sowiety od środka, tak? W wypadku Solidarności Walczącej to mamy nie tylko poparcie o charakterze politycznym, polegające na tym, że drukuje się na ten temat teksty, że na przykład drukuje się znaczki z tam działaczami opozycji czy tych narodów, tak? Czy antykomunistycznymi działaczami tych narodów, ale też Solidarność Walcząca powołuje w 1988 roku Autonomiczny Wydział Wschodni Solidarności Walczącej, na czele którego stoi Jadwiga Chmielowska, który na przykład organizuje, on w ogóle przetrwał troszkę same podziemie, który na przykład organizuje na przykład pomoc w przemycie bibuły, wiecie, na tamtą stronę. Przypominam, że jak się zaczęła Pierestrojka, to zaczęły się również łatwiej było przejeżdżać przez granicę, a to oznacza, że łatwiej było też przez tą granicę coś tam przewozić. Niekoniecznie tu mówimy wyłącznie o, można powiedzieć, przewożeniu takim tajnym, bo była taka idea na przykład, żeby każdy, kto legalnie jedzie do Sowietów, wziął jako swoją prywatną własność coś, co tam jest w tamtejszym języku, co może, wiecie, co jest antysowieckie, tak? Nawet egzemplarz Biblii po ukraińsku, prawda, i komuś tam da. Na zasadzie takiej, że ten zabytek semickiej mitologii jednak zadziała tam w ten sposób, że zadziała w sposób antykomunistyczny, tak? To też praktykowano. No ale oczywiście w wypadku udziału wschodniego to mówimy tutaj o działaniach takich już pomocy w takim prawdziwym przemycie na dużą skalę. Pojawiają się... jeszcze zapomnieliśmy tak o ważnych dwóch nurtach. Jeżeli mówimy o nurcie socjalistycznym, to on kontynuował w gruncie rzeczy myśl międzywojenną obozu Piłsudczykowskiego. Przynajmniej na poziomie deklaracji. Że z konkretnymi działaniami było gorzej, zresztą sama PPS uregulowała szybko rozpadowi, co sprawiało, że większość energii politycznej szła na zwalczanie się poszczególnych frakcji, a nie na jakąś tam działalność, wiecie, zewnętrzną, ale jeżeli mówimy o deklaracjach, to dość jednoznacznie ruch socjalistyczny popierał ruchy niepodległościowe Europy Wschodniej o charakterze antysowieckim i antymoskiewskim, antyimperialistycznym. W wypadku nurtów lewackich to było dość podobnie. Jerzy Żurko, działacz Ruchu Wolność i Pokój, opublikował taką broszurę Pokój między sobą zachowywać. Ona dotyczyła mniejszości narodowych w Polsce, ale ona była tam opis mniejszości narodowych miał według Żurki taki również aspekt, że my, wyciągając rękę do tych bardzo nielicznych tam przecież tam Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, którzy mieszkali w PRL, jako obywatele PRL, tak? Nie mówimy tutaj o tam osobach, które przyjechały czasowo, ale mówimy o Ukraińcach z akcji Wisła, Białorusinach z Białostoczyzny Wschodniej, czy tam Litwinach spod
z gminy Puńsk, powiedzmy, tak? Czyli ja się tam na północ odsuwał, że wyciągając tutaj do nich rękę, pisząc o nich, nawiązując kontakty, pośrednio dajemy sygnał do tych narodów, że jesteśmy, że ruch polski nie jest ruchem, wiecie, skierowanym przeciwko nim, nie jest ruchem rewizjonistycznym, w ten sposób, tak? Bo też pamiętajmy, że Moskwa oczywiście używała tego hasła, że Solidarność, czy ogólnie opozycja, tak, czy ogólnie Polacy antykomunistyczni mogą zagrozić na przykład trwałości jej granicy, tak? Także jakkolwiek wychodząc z innych założeń, zarówno te nurty lewackie popierały ruchy niepodległościowe, jakkolwiek na przykład w wypadku grupek trockistowskich była raczej nadzieja na rewolucję o charakterze robotniczym, tak? Nie rewolucję narodową, tak? Pojawiło się coś jeszcze. W latach 80. Pojawiają się wyspecjalizowane inicjatywy, które dotyczą tylko wschodu. To znaczy, nie są to partie polityczne, tylko są to kawałki partii politycznych lub też samodzielne redakcje związane z jakimś nurtem politycznym, które to grupy specjalizują się w popularyzacji problematyki Europy Wschodniej i można powiedzieć drukowaniu materiałów źródłowych czy publicystycznych, które mają tą problematykę przybliżyć polskiemu czytelnikowi, tak? Jakkolwiek rozumianemu. I takich inicjatyw jest kilka. Najpierwszą, najstarszą to jest pismo Obóz. Warto sobie zapamiętać z tej racji, że jest to jedyne z tych pism, które istnieje do tej pory. Teraz jest wydawane przez Uniwersytet Warszawski jako po prostu pismo naukowe. Stricte 1981 rok. Dwa nazwiska tutaj trzeba wspomnieć. Jedno nazwisko to jest, myślę, że Państwu wszystkim znane. Widzę, że tak, prawda? Chodzi oczywiście o zmarłego w zeszłym roku Jerzego Tarnawskiego, który występował pod pseudonimem Dalski. Tu proszę nie mylić ze znanym artystą, bo to przypadkowa tylko zbieżność. Jerzy Tarnawski oczywiście. Oraz kontynuujący tutaj jego działalność Jan Malicki, który nadal wydaje Obóz, tym razem w strukturach po prostu Uniwersytetu Warszawskiego jako pismo uniwersyteckie. Redakcja jest także ośrodkiem wydawniczym. Redakcja wydała 15 książek. Oraz poza numerami Obozu, tak? Oraz redakcja wydawała też biuletyn informacyjny Obozu, mający być jakby serwisem informacyjnym dla prasy podziemnej, tego co się dzieje, wiecie, tam w kraju. Członkowie redakcji podjęli prób uczenia się języków wschodnich, przy czym nie chodzi dla mnie, wiecie, ukraiński, jakoś nawet uczył się rosyjskiego, to zetnie się z ukraińskim, co jakoś tam poradzi, prawda, jakkolwiek oczywiście trzeba się też pouczyć osobno. No ale na przykład w wypadku estońskiego to już jest gorzej, prawda? Więc trzeba się po prostu nauczyć i tutaj oni albo podjęli próby takie, skuteczne zresztą w wypadku Targowskiego na przykład, albo też kontaktowali się z osobami, które były w stanie tutaj językowo także pomóc. Nowa koalicja. Okładka nowej koalicji jest wszystko mówiąca. Mapa Europy Środkowej, nazwy stolic wiecie, od Adriatyku do Bałtyku, tak? Można powiedzieć, nowa koalicja. I tutaj najważniejsze nazwisko to jest Grzegorz Kostrzewa-Zorbas. Po 1989 roku był wysokim urzędnikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, usiłował ten ministerstwo trochę zdekomunizować i powiedzmy sobie odubeczyć, tak to nazwijmy. Zakończyło się to oczywiście tym, że po obaleniu rządu Olszewskiego, że tak powiem, wyrzucono do tego ministerstwa, prawda, i jakby polityczną działalność w gruncie rzeczy zakończył, natomiast postać jest postacią taką trochę taką rozpoznawalną. ABC, Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne.
Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne. I tutaj, szanowni państwo, jedno nazwisko, które podejrzewam może państwa zaskoczyć. Bronisław Komorowski, wówczas radykalny antykomunista, niepodległościowiec i przeciwnik imperializmu moskiewskiego. Sama nazwa pisma, które redagował, to po prostu mówi. No jak wiemy, przekonania później zmienił, ale wtedy miał właśnie, właśnie takie. Pytanie, kto za niego redagował, bo on nie był w stanie swojej kacy moskiewskiej zredagować. No Andrzej Krawczyk na przykład był tam w tym zespole, który był już, że tak się wyrażę, później naukowcem czynnym, tak, i udowodnił, że na pracach redakcyjnych się zna. Mimo wszystko Komorowski tam był, tak? Był realnym członkiem redakcji, tak? Nie był postacią tam figuratywną, figurantem. Dialogi, biuletyn polsko-ukraiński. Tu jest dość ciekawa sytuacja, ponieważ firmowała ten biuletyn nieistniejąca struktura pod nazwą Polsko-Ukraińska Grupa Dialogi. Realnie prowadził to Krzysztof Turlejski, działacz opozycyjny. Dialogi, biuletyn polsko-ukraiński, który był zainspirowany przez ukraińskiego publicystę działającego obecnie wówczas siedzącego w Londynie Tarasa Kuzio, który namówił go do wznowienia jakiegoś takiego forum polsko-ukraińskiego na wzór oczywiście, no przypuszczam, że państwo już kojarzycie, nawiązującego do tego przedwojennego biuletynu polsko-ukraińskiego, tak, wydawanego przez prometeistów, tak, to podejrzewam, że państwo być może kojarzycie biuletyn polsko-ukraiński. Pismo Międzymorze, które redagowałem ja. Nie będę się specjalnie rozwoził, ponieważ to był tam drobny wkład. Samo pismo ma hasło w Encyklopedii Solidarności, no ale mówię, że też coś takiego było. Przez krótki czas, znaczy wspierała nas Polska Partia Socjalistyczna, której wtedy byłem działaczem, która po prostu zapewniała druk kilku numerów. I tutaj jeszcze trzeba wymienić coś, co jest inicjatywą obozu, ale było samodzielnym pismem, miało być w założeniu forum Zona. Forum opozycji redagowane przy pomocy opozycji tej z innych krajów. Miał być forum takim ogólnośrodkowoeuropejskim, tak? No sama nazwa Zona rozumiemy, tak? Strefa w Łagrze Sowieckim, tak? Wyszedł tylko jeden numer. Gdy mówimy o polskim myśleniu o wschodzie, należy wymienić jednego autora i jedną książkę. Otóż dość powszechnie w takim potocznym rozumieniu jest wyrażane przekonanie, że otwarty stosunek do Europy Wschodniej, postulat uznania prawa tych narodów do niepodległości w tych granicach, jakie mają, co oznacza również rezygnację z polskiego rewizjonizmu terytorialnego, że jest to hasło Giedroycia i Mieroszewskiego. Do tego dochodzi, że słyszałem publiczną wypowiedź postkomunistycznego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, że on się wychował na paryskiej kulturze. Z czego wywnioskowałem, że gdzie jak gdzie, ale w Białogardzie, to ta paryska kultura była bardzo łatwo dostępna. Ja nie przypominam sobie aż takiej łatwości w Warszawie, która przecież była centrum opozycyjnym. Jakkolwiek oczywiście no, można było przeczytać długi emigracyjny, jak się miało ten papier od promotora, że to jest potrzebne do jakiejś tam pracy, czegoś takiego. Pomijając oczywiście to, że podziemne wydania długów emigracyjnych oczywiście były, ale szanowni państwo, to nie jest tak, że każdy miał dostęp do wszystkiego. Tak? No może powiedzmy Jacek Kuron miał, tak? Ale już na poziomie tym takim szeregowego, powiedzmy, działacza opozycji, to jednak mimo wszystko nie do końca, tak? Generalnie kultura była prenumerowana przez te główne biblioteki, tylko trzeba się było wpisywać i mieć zgodę. Tak, trzeba było mieć zgodę, którą trzeba było uzyskać tą zgodę. Ja akurat miałem promotora takiego, który mi tę zgodę zawsze dawał, tak? Ale nie każdy takiego promotora też miał, który zacznijmy, tak? A i też nie każdy promotor chciał, bo też pamiętajmy, że inne były nieco relacje na Uniwersytecie Warszawskim, który był jednak bardzo opozycyjnie nastawiony. A już trochę inaczej to wyglądało na Uniwersytecie Szczecińskim.
gdzie procent komunistów takich podziałów. Prawda? Był wyższy. Absolutnie. Nie wiem. W każdym razie broniłbym tezy, że na myślenie o wschodzie oddziałała zupełnie inna książka. Nie publicystyka Mieroszewskiego, z natury rzeczy dostępna w sposób ograniczony. Nawet dla czynnych sympatyków opozycji. Obojętnie jakie umowy. Ograniczone. Mówimy o czymś innym. W 1984 roku Bohdan Skaradziński, redaktor związany z legalnym, koncesjonowanym pismem katolickim Więź, dość ważnym dla ówczesnego, że tak powiem, życia intelektualnego, ale to o tym później, pod pseudonimem Kazimierz Podlaski wydaje książkę, która ma parę wariantów tytułu, ale początkowe trzy słowa się zawsze tam zgadzają. Białorusini, Litwini, Ukraińcy. Ostatnie wydanie, które było pierwszym legalnym, to Białorusini, Litwini, Ukraińcy. Kazimierz Podlaski. Książka miała 6 bodajże podziemnych wydań. Jedno wydanie londyńskie. Tu przetłumaczona została co najmniej na język ukraiński, nie pamiętam, czy na jakiś jeszcze inny. No a w końcu w 1990 roku dość masowo została wydana już legalnie w Białymstoku. Skaradziński stawia tam taką tezę, że w Polsce mamy przecież te grupy niewielkie, ale jednak, że te grupy mają swoje kontakty rodzinne, chociażby nawet legalne, ze swoimi rodakami po tamtej stronie granicy, że w sytuacji, gdy ta granica jest takim murem chińskim, bo przecież łatwiej było z PRL-u wyjechać do Paryża niż do Kijowa tak naprawdę w tamtym czasie, to oni mogą posłużyć jako, można powiedzieć, taki kanał, taki pomost, powiedzmy, który tutaj kruszy, ale no my musimy do tych ludzi wyjść i rozpocząć tutaj z nimi dialog. Białorusini są na takim etapie, że należy im po prostu pomóc w pracy organicznej, tak? Takiej jakby formowaniu się jako świadomego narodu. Książka ma według mnie znaczenie duże, ponieważ nie tylko sama liczba wydań, powiedzmy, podziemnych o tym świadczy, ale też reakcja, jaką ta książka wywołała reakcję bardzo poważną. Sam Skaradziński uderzeniowo wszedł jako, powiedzmy sobie, ekspert od tych spraw już na stałe do polskiego tego spektrum ówczesnego. I ja przypomnę jedno takie wydarzenie, też znaczące, inspirowane Skaradzińskim. W Łodzi działało duszpasterstwo środowisk twórczych, zresztą one działało tam w różnych tam miastach, gdzie byli duchowni bardziej opozycyjnie nastawieni. Kierował tym duszpasterstwem taki ojciec Stefan Miecznikowski i on miał kontakt z działaczami opozycji, między innymi z Tomaszem Filipczakiem. Filipczak, który jaszczem w Łodzi, był bardzo długo w Solidarności, taki wewnętrzny podział na dwie grupy. Filipczak tak trochę był zdystansowany i skupiał się na kulturze. Przeczytał Skaradzińskiego. Jak wspomina, przeczytał Skaradzińskiego i był ten Skaradziński dla niego objawieniem. Skontaktował się z Mieczynkowskim, czy by nie zrobić jakiegoś spotkania na ten temat. No i wyszło na to, że zrobią sesję Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Polacy, perspektywy. Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Polacy. W ten sposób przesłanki pojednania. Materiał z tej sesji wyszło jako kolokwium narodów i czasami to się o niej pisze jako kolokwium narodów. Zrobiono ją w październiku 1987 roku w Łodzi, przy czym na terenie tej parafii jezuickiej. Pamiętajcie Państwo, że wówczas Kościół dał te schronienie bardzo różnym inicjatywom, także powiedzmy sobie niekoniecznie stricte kościelnym. Ja przypomnę, że pierwszy zjazd Polskiej Partii Socjalistycznej, czyli partii z założenia, no jednak no laickiej, tak? Na czele której stał Jan Józef Lipski, członek masonerii. Gdzie odbył się pierwszy zjazd Polskiej Partii Socjalistycznej w kwietniu 1989 roku w Podkowie Leśnej? Na terenie domu parafialnego w tejże Podkowie Leśnej. Za zgodą, poparciem i wsparciem miejscowego księdza. Dzisiaj to brzmi jak taka trochę bajka o żelaznym wilku, ale takie były realia
realia lat 80., no, kiedy to wspólny wróg wymuszał współpracę bardzo różnych ludzi. Bardzo różnych i naprawdę różniących się, no ale jak widać w obliczu realnego zagrożenia taka współpraca była możliwa przynajmniej. Do momentu, aż to zagrożenie nie ustało. Sesja łódzka zgromadziła większość naukowców związanych ze środowiskami opozycyjnymi, którzy zajmowali się tym tematem, i zgromadziła też również kilku naukowców, obywateli polskich pochodzących z mniejszości narodowych, którzy byli traktowani jako taki, no ponieważ nie można było nikogo zaprosić z Kijowa czy Mińska, już zwłaszcza opozycjonisty, to chyba jest dla Państwa zrozumiałe. No więc to, że na przykład Ukrainiec Włodzimierz Mokry, współpracujący z Tygodnikiem Powszechnym, koncesjonowanym pismem katolickim, ale wówczas będącym takim trochę głosem, przynajmniej części opozycji, tak? Traktowany był jako reprezentant no, narodu ukraińskiego w ogóle, tak? Historyk Jerzy Turonek, Białorusin, vice versa, tak samo traktowany jako reprezentant narodu białoruskiego, czy pisarz Sokrat Janowicz, Białorusin, z Białostoczyzny piszący także w języku polskim, czy historyk Bronisław Makowski, wówczas jeszcze Bronisław Makowski, obecnie tak Bronisław Makowskas na Uniwersytecie w Kownie. Ci ludzie byli dla strony opozycyjnej nie tylko przedstawicielami swoich środowisk, ale także źródłem informacji w jakimś stopniu. Pamiętajcie Państwo, że informacji na ten temat było jednak stosunkowo mało. Tutaj trzeba też wspomnieć o tym, że Niezależne Zrzeszenie Studentów parokrotnie wydało kilka druków w języku białoruskim. Wspomnienia emigracyjnego działacza białoruskiego Jewchena Kałubowicza, coś tam jeszcze, wydało to pismo Nurt, warszawskie pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów. A trzeba tak na koniec wspomnieć o tym, że istniejąca koncesjonowana prasa katolicka, tu mówię o Tygodniku Powszechnym i Więzi, zamieszczała regularnie materiały dotyczące szeroko rozumianej problematyki wschodniej. Znaczenie dla świadomości politycznej opozycji to było duże, ponieważ no, to było traktowane trochę jako taka legalna bibuła. Tak to w największym skrócie można powiedzieć. I to kształtowało świadomość moim zdaniem w bardzo dużym stopniu. Czyli podsumowując, mimo wszystko bardziej Skaradziński niż Mieroszewski upowszechniali myślenie o wschodzie w tych kategoriach: stawiamy na rozpad Sowietów, jeśli nawet to jest długie, to robimy tą długi marsz w postaci tej pracy organicznej, współpracy z narodami wschodnimi, tutaj będącymi dziedzictwem, mającym dziedzictwo naszej wspólnej historii Rzeczpospolitej i pierwszej Rzeczpospolitej. I to oni są tym głównym partnerem na wschodzie. Nie domniemani demokraci rosyjscy, nie nomenklatura rosyjska, nie Moskwa jako taka, tylko właśnie oni. Tak bardzo, bardzo w telegraficznym skrócie można to powiedzieć. W 1989 roku to, kiedy powstaje Komitet Obywatelski, to też to myślenie przewija się także znowu do można powiedzieć, centrum tej głównego Solidarności Wałęsowskiej, ponieważ powstaje Komisja do Spraw Mniejszości Narodowych przy Komitecie Obywatelskim. Niekiedy możecie Państwo spotkać takie zdanie, że było na takim nieformalnym Solidarnościowym Biurze Polityki Wschodniej. Sekretarzem komisji był właśnie Kostrzewa Zorbas, o którym tutaj wspominałem. W skład tej komisji wchodzili przedstawiciele mniejszości, między innymi te osoby, o których ja tutaj też wspominałem. Wydaje się jednak, że to jest przesada. Komisja miała tylko dwa faktyczne robocze spotkania. Jacek Kuroń, który był tam wiceprzewodniczącym, można by tak rzec, jakoś nie wykazał się jako organizator. Później przyszły wybory czerwcowe i naturalnie wszystkie ciała Komitetu Obywatelskiego straciły znaczenie na rzecz normalnej komisji sejmowej. Także wydaje mi się, że ona była po prostu gestem życzliwości w stronę mniejszości, gestem pokazującym, że tutaj Polacy nie są
nie są szowinistami, o co ich propaganda moskiewska przecież w takich czy innych postaci oskarżała i co też działało, to sobie trzeba powiedzieć jasno. Podsumowując, bo jeszcze musimy czas na jakieś pytania, dyskusje. Więc mieliśmy dwie główne wizje związane z polityki wschodniej, związane z tradycjami politycznymi i myślenia politycznego Polski. Wizję taką, że partnerem głównym jest Rosja. Najmocniej to akcentowały małe grupy endeskie, neoendeskie, jak tam Państwo wolicie. I tutaj, jak mówię, emblematyczne nazwisko to jest ta migracyjny, jeśli chodzi o emigrację Jędrzej Gierdyk, jeśli chodzi o kraj, to jednak Janusz Leonard Majewski. Także liberałowie, którzy w tej skrajnej postaci, takiej idącej w stronę libertarianizmu, mają swoją kontynuację również do dzisiaj. Korwin Mikke jest czynnym politykiem, jeszcze na to, prawda? Legenda Mirosława Zielskiego, jako radykalnego antykomunisty, jest nadal jakoś tam powielana. Ja w Krakowie z pewnym zdziwieniem zobaczyłem tablicę kuczci Mirosława Zielskiego na jednej z głównych ulic Starówki Krakowskiej, tam dom był, gdzie mieszkał. I cóż, nie napisano na niej, że przecież de facto był pionierem ideologii usprawiedliwienia dla uwłaszczenia nomenklatury. Tylko tam napisano coś innego. Z kolei nasi demoliberałowie, którzy tutaj taką, jeśli chodzi o Rosję, brali, czy jestem emblematyczną jakąś postacią, to w Rosji widzieli tego głównego partnera z uwagi na wiarę w to, że Rosja stanie się demokratyczna i Polska stanie się takim samym krajem europejskim jak wszystkie inne, tylko może trochę większe. Natomiast w wypadku nurtów takich jak nurt niepodległościowy, socjalistyczny, czy także te skrajnie lewicowe, mamy do czynienia z rozumienie Rosji jako tego podstawowego jednak zagrożenia, podstawowego wroga, myślenia w kategoriach takich, że Związek Sowiecki jednak jest kontynuatorem tradycji carskiej i w związku z tym partnerem dla nas stają się przede wszystkim, nie wyłącznie, bo przypominam o tym, że Solidarność Walcząca współpracuje z rosyjskimi dysydentami, tak? Ale jednak partnerem przede wszystkim są ruchy narodowe zwolennicze obszaru sowieckiego, no a zwłaszcza obszaru Międzymorza jako tego najbliższego nam kulturowo, związanego historycznie, geograficznie i tak dalej. To są te dwa główne nurty, które dają się zaobserwować. Na koniec jeszcze jedna uwaga. Wszystkie inicjatywy wschodnie, o których mówiłem, one koncentrują się na po roku 1981. I to nie jest przypadek. Weszło w życie pokolenie, które radykalnie odrzuca komunizm. Należy wiązać, moim zdaniem, nie jest to tylko moje zdanie, ale ja tu się pod tym podpisuję, należy wiązać wzrost zainteresowania koncepcjami umowy prometejskimi, międzymorskimi, antysowieckimi, takimi par excellence, z radykalizacją młodego pokolenia, które nie chce już tam reformy socjalizmu z ludzką twarzą, tylko chce odrzucenia całego systemu PRL i odrzucenia oczywiście panowania moskiewskiego. Przypominam popularne hasło demonstracji z lat 80. Zamiast liści, komuniści. I tutaj wyjaśniam, że nie chodziło o to, że ci komuniści będą z tych drzew, ze stanowisk, jak jesienne liście drzew spadać, tylko będą na tych drzewach, jak liście wisieć. Dziękuję za uwagę. I proszę o pytanie. Więc może ja wykorzystam, Wandik zawsze robi, przywilejów prowadzącego. Zadam pierwsze pytanie, które będzie się odnosiło do tych koncepcji Międzymorza, które dzisiaj bardzo mocno wybrzmiewają w obecnej sytuacji geopolitycznej, a które tutaj, jak to zostało powiedziane, także pojawiały się już w czasach właśnie tej opozycji PRL-owskiej. Na ile,
na ile te koncepcje były głębokie pod tym względem, że znajdowała się w nich refleksja odnośnie jakby tych historycznych, taka refleksja historyczna odnośnie tego uniknięcia błędów, które doprowadziły do tego, że ta pierwsza Rzeczpospolita jednak się rozpadła. Po części także po jakichś tam, można powiedzieć, szwach narodowych, czy też etnicznych. Powstanie Chmielnickiego oczywiście. Czy też etnicznych, tak. I też tych spraw, które może z Ukraińcami nas najbardziej różnią, nawet dzisiaj, czyli tych, chociaż dzisiaj sprawy może... na ludności cywilnej, powiedzmy, tak. Znaczy ja mam bardziej na myśli sprawy religijne, prawda? A, jasne. Czyli że po prostu, że jest jednak tutaj przynależność Polski do jakby do tego obszaru katolickiego, natomiast u Ukraińców już to nie jest tak oczywiste i jednoznaczne, bo jest część tego kościoła unickiego, prawda? Część jest prawosławna, ale jakby taka ta, jak to się mówi, autokefaliczna, tak? Mhm. Natomiast część, co już jakby w dwóch ruchach, przy czym ten chyba teraz, ten pierwszy był mniej doniosły, czyli to zerwanie z tym patriarchatem moskiewskim jakby na rzecz tego Konstantynopola. Natomiast obecnie ten drugi ruch, który nastąpił, czyli wypowiedzenie Ławry Peczerskiej przez rząd kijowski patriarchatowi moskiewskiemu, co jest przez tych wszystkich specjalistów uważane za bardzo doniosłe w skutkach. No i teraz moje pytanie, czy taka refleksja wtedy się pojawiała, bo mi jej na przykład dzisiaj też brakuje. Dlaczego wtedy to nie wyszło? Dlaczego nie wyszło później Piłsudskiemu ta koncepcja? I co należy zrobić? Jakich błędów unikać, żeby ona dzisiaj wyszła? Czy po prostu może z niej zrezygnować na rzecz jednak bardziej luźniejszej konfederacji niż takich pomysłów federacyjnych? Skupiają się raczej na, od razu mówię, że nie każdy, kto tam głosił koncepcję Międzymorza, mówił o federacji ścisłej takiej, że chce budować państwo federacyjne, tak? Bo to nie jest jednoznaczne, tak? Dzisiejsi zwolennicy też na ogół nie chcą państwa federacyjnego, tak? Jak na przykład weźmiemy ostatnią ankietę w polityce polskiej, która mówi między innymi o tym. No i Polityce Narodowej, tak? W piśmie się Montkowskiego, krótko. To nie jest tak, że zwolennik Międzymorza musi być zwolennikiem państwa, wiesz, federacyjnego, tak? To znaczy, bardzo dużo pisano o historii, o błędach popełnionych przez te narody w historii, jakkolwiek raczej koncentrowano się na XX wieku, to znaczy na wojnie XX roku sojuszu Piłsudski-Tatura i tam przyczynach jego niewyjścia, że tak powiem. Dwa, oczywiście to polityka II RP narodowościowa i trzy, to jest oczywiście druga wojna światowa. Pisano o tym dużo i zwracano uwagę, że należy, żeby tych błędów nie popełniać, tylko gwarantować prawa mniejszości u siebie, tak? Zawsze, żeby nie było tak, że te złe traktowanie mniejszości, nie wiem, polskiej na Ukrainie, ukraińskiej w Polsce było źródłem jakichś konfliktów. To było mocno. Ale też zwracano uwagę, że no mniej jest już na skutek faktu, że granice polityczne zostały zbliżone do granic etnicznych. No tu w Europie Środkowej takim wyjątkiem no Bielszczyzna jest przede wszystkim, ale jednak zasadniczo tutaj nastąpiło pewne ujednolicenie. To też rozumiano, że łatwiej jest tutaj pewne rzeczy rozstrzygnąć, tak? Trzecia rzecz to jest taka, że uważano, iż doświadczenie komunizmu sprawi, że tych no, wzajemnych, tej Solidarność Walcząca też takie, tak, coś takiego wyrażała, że takich wzajemnych animozji będzie mniej, bo ludzie będą mieli... Przepraszam, bo się ulatniałem, to bardziej. Pozdrowienia od Jarek, przekazuję. Dziękuję, do widzenia. Że tych konfliktów będzie mniej, bo ludzie będą nauczeni pewnymi doświadczeniami historycznymi.
Jak cytuję z pamięci tutaj Ema Jadwigi Chmielowskiej do mnie, ona mówi, że to nie było tak, że głosili oni, że Chmielowska przypomina Solidarność Walcząca i autor Wieczorowicza Wschodni, że po upadku komunizmu nastąpi szczęśliwość powszechna, ale uważali, że pewne ludzie nauczeni doświadczeniem pewnych błędów nie popełnią. Tak to można streścić, ja to z pamięci cytuję oczywiście, tak? Chociaż o tej szczęśliwości powszechnej ironicznie oczywiście ona napisała, bo ja teraz to pytanie zadałem, czy właśnie to nie jest tak, że to jest trochę naiwne sądząc, że ludzie zawsze się uczą na błędach. Bo przecież wielokrotnie mieliśmy w historii powtarzanie tych samych błędów. Natomiast mniej sięgnęło jednak do tej pierwszej Rzeczpospolitej, tak? To mimo wszystko i przyczyny upadku były bardziej złożone, tak? To nie sama wbrew Szewczence, prawda, który napisał, że chwalicie się, że ludzie polskie obalili sami, prawda, lecz polegliście pod jej gruzami, ja tutaj oczywiście niedokładnie cytuję, wbrew Tarasowi Szewczence, to jednak nie tylko powstanie Chmielnickiego było przyczyną upadku pierwszej RP, tych przyczyn było więcej i tyle. Więc tutaj sięgano do tego doświadczenia w znacznie jednak mniejszym stopniu. Jeżeli mówimy jeszcze o różnicach wyznaniowych, to pamiętajcie Państwo, że rozumiano, iż prawosławie jest podporządkowane państwu sowieckiemu. Rozumiano to, że no, w Polsce jednak ten Kościół bardzo mocno podkreślał kwestię ekumenizmu, kwestię pojednania, było to jedno z kluczy publicystyki tamtych lat. Jak było tysiąclecie Szturusi Kijowskiej, to przecież masa tych różnych inicjatyw była kościelnych na rzecz uczczenia tego tysiąclecia Szturusi Kijowskiej. I wydaje mi się, że przypominam, to 1988 rok, tak? Czyli 1000 lat, tak? I wydaje mi się, że troszkę lekceważono możliwość konfliktów na tym gruncie stricte religijnym. Znaczy one wydawały się takie trochę niewiarygodne. No tyle, jeżeli mogę odpowiedzieć na to pytanie. Proszę o następne. To ja mam takie pytanie. Jest oczywistym, że obecnie Uniwersytet Warszawski jest wylęgarnią ultralewaków, marksizmu kulturowego i nowej wersji komuny. I tam nie ma czegoś takiego jak polemika. Po prostu nie wolno się wychylić z niczym, a jest tylko jedna linia poglądowa i koniec. Więc podejrzewam, że ten obóz, jeśli dalej wydaje pod skrzydłami uniwersytetu, no pisze właśnie takie same rzeczy. Więc pytanie moje jest takie. Czy Uniwersytet Warszawski się zmienił w przeciągu lat o 180 stopni, czy w latach 80. oni też mieli takie zapędy komunistyczne? Chcę pan to wyłączyć. Jaki wtedy był charakter poglądowy no, tych różnych tam pism lub pracy, rzeczy, które były... Proszę pana, wydaje mi się, że tolerancja i powiedzmy sobie pluralizm światopoglądowy był znacznie wyższy realny wtedy niż dzisiaj, paradoksalnie. Po części wynikało to z faktu, że z jednej strony mamy nacisk partii na całość, tak? To znaczy na wszystkie grupy, to znaczy mówiąc tak bardzo krótko, tak jak przeciętny człowiek w pierdol na komendzie mógł dostać każdy, to był jakkolwiek związany z opozycją. Czy to był lewak z ruchu Wolność i Pokój, czy z ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, czy to był jakiś konserwatysta złapany z bibułą typu Kurs czy Trzynastka, czy kolporter Konfederacji Polski Niepodległej, czy kolporter ruchów socjalistycznych. Krótko i na temat. W związku z czym to wytwarzało pewną poczucie wspólnoty. Na poziomie uniwersyteckim to oczywiście w pierdolu uniwersytetem, profesorom raczej nie groził. Mówię raczej, bo znany jest epizod, kiedy to jak tłumiono w 81 roku strajk w Łodzi na tamtejszym Wydziale Prawa. To proszę sprawdzić, jeśli nie pamiętam, jak chodziło o Wydział Prawa, to strajkujący uciekli, ale akurat w tym samym czasie obradowała komisja partyjna pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego.
i zomowcy, którzy tam po prostu wbiegli, najpierw spuścili w piętro całej tej komisji partyjnej, potem ją zawieźli na komendę w Łodzi, tam to, na komendę chyba na Lutomierską, no generalnie zawieźli prawda, na komendę i dopiero tam Ubek, który nadzorował uniwersytet, jak zobaczył do swoich znajomych partyjnych i kapusi przecież to prawda, zapytał, kogo się mi tu kurwa przywieźli. Cytując, tak. Cytat, prawda, przed chwilą powiedziałem. Także oczywiście się takie rzeczy też zdarzały i mogły zdarzać, ale generalnie oczywiście profesorom to raczej nie groziło. Niemniej nacisk ze strony partii policyjny, cenzuralny był taki, że wymuszał, można powiedzieć, pewną współpracę, że na Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, który ja kończyłem, mógł sobie funkcjonować zarówno mason Tadeusz Cegielski, jak i klasyczny endek profesor Wituch, Tadeusz Wituch, mówiąc taką, rozumiem pan. I to nie tylko współpracować, czy powiedzmy Neokusów, czy Wieczorkiewicz, prawda? I to nie tylko miał Pawle Wieczorkiewicz, prawda? Znany historyków wojskowości, państwo jest to znane. I to nie tylko współpracować, ale mogli ze sobą, wie pan, no, współpracować, rozmawiać i to funkcjonowało. Sytuacja taka, jaka jest obecnie, że ludzie się boją wychylać. No wie pan, nadal są nisze, prawda? Jak pan robi pismo specjalistyczne i pisze pan o Kaukazie, jak tam jakiś numer obozu było o Kaukazie, to mało kto się na tym zna, mało kogo to interesuje i podejrzewam, że tutaj akurat ma pan dużo swobody. Więc tutaj proszę się nie obawiać, myślę, że obóz nadal te dużo swobody zachowuje z uwagi na to chociażby, że zajmuje się tematem tak trochę ezoterycznym, prawda? No, zastanowi się pan, ile osób zna czynnie gruzińskie albo azerskie. Prawda, i jest w stanie się tam jakoś merytorycznie wypowiedzieć na taki czy inny temat. Także to jest to, na tym poziomie to oczywiście jest tak, że takie pisma mogą funkcjonować w sposób tą swobodny. Natomiast rzeczywiście mamy do czynienia, proszę pana, z faktem takim, że naukowcy zaczęli się bać. Przecież ja miałem jako przewodniczący Stowarzyszenia Mikrot. Miałem kilka odmów ze strony naukowców, odmów z przyjścia na spotkanie, motywowanych strachem. Tak. Motywowanych strachem. I może już jak po zakończeniu oficjalnego spotkania pana paranego to powiem, ale może tak z ostrożności procesowej to nie chcę, żeby one były, powiedzmy, jakoś tam uchwalane. W każdym razie ówczesna sytuacja daleko nie przypominała sytuacji obecnej i nie było czegoś takiego jak dominacja takiej radykalnej lewicy liberalnej, tak można to powiedzieć, na Uniwersytecie Warszawskim. Coś takiego, proszę mi wierzyć, nie miało miejsca. Nawet osoby, które deklarowały się jako komuniści, często mający jednak jakieś tam, powiedzmy, przekonania komunistyczno-rewizjonistyczne, wiedzące w jakieś tam, wiecie, tam bardziej demokratyczny komunizm, prawda, też nie byli jednoznaczni. Czyli doksingu za poglądy nie było? Nie. To nawet tacy ludzie potrafili upomnieć się o jakiegoś represjonowanego studenta na przykład. Paradoksalnie. Tacy nawet sobie mieli, wie pan, legitymację PZPR-u w kieszeni, żeby było jasne. Więc ta sytuacja sprzed 30 czy 40 lat jest inna niż obecnie. I tyle. Czyli cała ta szczujnia się dopiero pojawiła wraz z Gazetą Wyborczą. Triumfem Gazety Wyborczej tej mentalności, tak? W środowiskach elit intelektualnych. A ten triumf nie nastąpił od razu, a na pewno nie było w latach 80. i na początku 90. Czyli Polska jest potwierdzeniem, podsumowując, tez Kevina McDonalda z kultury krytyki. W jakimś stopniu tak. W jakimś stopniu nawet. Ale w tym względem. Ale to otwieramy inny temat zupełnie. Poproszę jeszcze o pytania dotyczące pozycji lat 80. Szanowni Państwo, jeżeli pytań nie ma, to ja bardzo Państwu chciałem podziękować po pierwsze za zorganizowanie tego spotkania. My dziękujemy. Było za mi bardzo, bardzo miło, za cierpliwość w słuchaniu. No i mam nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.